Na targach e-handlu jestem czwarty raz. Doskonałe miejsce do zobaczenia tego, co się dzieje na rynku, poznania nowych narzędzi, odnowienia również kontaktów z osobami, które gdzieś cały czas przewijają i takiego kontaktu przede wszystkim bezpośredniego, który jest niesamowitą wartością, że spotykamy się tu wszyscy face to face, a nie tak jak często to bywa, najczęściej przez jakieś wideokonferencje. Jeśli chodzi o Malt Sport, to jesteśmy, myślę, że jednym z wiodących retailerów sprzętu sportowego i butów, odzieży w Polsce. Mamy ponad 360 sklepów stacjonarnych w Polsce oraz sklepy również poza granicami, aktualnie w Czechach i w Rumunii. My jako e-commerce, oprócz rynku polskiego, jesteśmy właśnie obecni również w Czechach, Rumunii, ale także na Słowacji i na Węgrzech. Planujemy również dalszą ekspansję i my jako Malt Sport, oprócz tego naszego głównego, core'owego projektu, sklepmaltes.pl, posiadamy także platformę fitanu.com oraz sklep iguana.pl. I to są projekty, które my w ramach działu e-commerce mamy pod swoją opieką. Tak, no, wyzwań e-commerce ma coraz więcej, a nie coraz mniej, mimo tego, że czasy COVID-u było takie, że przeszedł on gruntowną metamorfozę. Tak naprawdę dużym, ogromnym wyzwaniem dla e-commerce jest logistyka aktualnie i koszty logistyczne, które już będą coraz bardziej doskwierać i myślę, że częściowo będą gdzieś przerzucane jednak niestety na tego klienta docelowego. Branża sportowa, którą reprezentujemy, ma to do siebie, że my nie sprzedajemy tak dużo towarów pudełkowych. My mamy towary bardzo różnych gabarytów, które w jakiś sposób możliwie tanio i bezpiecznie musimy klientowi dostarczyć i myślę, że to jest jedno z głównych wyzwań aktualnie w mojej branży. Nie zniechęcać się i uczyć się na porażkach, to przede wszystkim, ale pewnie mówią to wszyscy, to nigdy nie jest tak, że wszystko szło gładko i było bez problemów. Człowiek codziennie się budzi i coraz ma przed sobą nowe wyzwania, a te rzeczy, które się kończą, tak naprawdę za chwilę trzeba ponawiać i dążyć do tego, żeby po prostu ten biznes rósł razem z nami i z naszym doświadczeniem. Ma absolutnie kluczowe znaczenie. I to jesteśmy aktualnie w listopadzie, znaczy przed listopadem, który jest najlepszym okresem sprzedażowym, nie mając zapewnionej odpowiedniej infrastruktury serwerowej, bazodanowej i odpowiednio przygotowanej platformy. Po prostu w pewnym momencie, a przyrosty e-commerce są bardzo gwałtowne, nie poradzimy sobie z ruchem i po prostu przez niewydolność serwerową zaczniemy tracić sprzedaż.